Fajnie, że możemy być razem. Życzę Wam dobrej zabawy, w dobrym towarzystwie. I oczywiście, jak wiecie, bal jest bezalkoholowy, to ja tam przygotowałem taką wodę, ona się pojawi na stołach. Wypijcie moje zdrowie. Jesteśmy w Strzakłach, w gminie Międzyrzec Podlaski. Jest to Centrum Aktywności i Integracji Społecznej, zbudowane po byłej szkole podstawowej w Strzakłach. Będą tutaj wszelkiego rodzaju warsztaty, spotkania dla wszystkich mieszkańców gminy. Będziemy tutaj przygotowywać obiady dla wszystkich szkół z terenu gminy i przedszkoli. Wszystkie imprezy okolicznościowe, integracyjne będą się tutaj odbywać. Czym dysponuje ośrodek? Co powstało? Ile jest pomieszczeń? Jakie są ich przeznaczenia? Bo wiem, że również jest część, nazwijmy to, hotelowa. Tak, jest na dole, są 4 pomieszczenia plus duża kuchnia z zapleczem kuchennym, również takim społecznym. Jest mini hotel na 21 osób. Są garaże na samochody, różne inne sprzęty, których będzie spółdzielnia to wszystko przechowywać. Na górze mamy 4 pomieszczenia, w których będą zajęcia wszelkiego rodzaju, warsztaty, komputerowe zajęcia. Planujemy prowadzić warsztaty tkackie, więc różnego rodzaju oferta. Myślę, że każdy coś dla siebie tutaj znajdzie. Zajechałem tu wieczorem, cały czas czekam na oficjalne otwarcie tego obiektu, bo to się jeszcze zbliża, ale zajechałem tu wieczorem, już te światła tutaj palące się zwiastują to miejsce, ogrom jest tych świateł, bardzo fajnie jest to oświetlone. Dodajmy jeszcze, Pani Elżbieto, że jest również bardzo duża przestrzeń wokół obiektu i również jest pomyślana. Tak, tutaj się znajduje mini amfiteatr zadaszony, jest siłownia zewnętrzna, jest miejsce na ognisko, jest duża wiata, gdzie jest grill, tam może pomieścić się około 80 osób. Zajęcia też integracyjne, różne spotkania na powietrzu, więc no, można tutaj realizować różne pomysły, jakie tylko możliwe. Teren, drodzy Państwo, nie widzicie tego, ale jest naprawdę przygotowany, jest uporządkowany, są parkingi, miejsca postojowe, są parkingi dla osób z niepełnosprawnościami. No i w tym momencie wracamy już do tego, co nas czeka dzisiejszego wieczoru. No dzisiaj to taka pierwsza większa impreza w tym miejscu? Tak, pierwsza większa impreza, bal seniorów z terenu gminy i chcemy pokazać seniorom, mieszkańcom, jak budynek wygląda, bo wszyscy są ciekawi, bo z zewnątrz naprawdę to wygląda bardzo okazale. No tutaj pan, nasz wójt Krzysztof Adamowicz, myślę, że stanął na wysokości zadania, bo wiele okolicznych gmin pewnie nam zazdrości takiego centrum, jakie my posiadamy. Jak ten wieczór będzie wyglądał? Ile osób żeście zaprosili? Jak wyglądało to zaproszenie? Domyślam się, że pewnie z koszyczkiem własnym bądź z jakąś drobną opłatą, a być może nie. Kto nam zagra? To znaczy my od siebie oferujemy dania gorące plus część przystawek, natomiast widzę, że seniorzy też coś ze sobą przynoszą. Myślę, że około 120 osób będzie, a przygotowanych jest miejsc 140. To stara wiara, oni wiedzą, że na imprezę iść z pustymi rękoma nie wypada. Oczywiście, że tak. Każdy coś ze sobą ma. Myślę, że będą się bawić do samego rana. Dziękuję za uwagę. Dziękuję ślicznie. Panie wójcie,
Jestem pod ogromnym wrażeniem. W sumie to jestem w szoku. Żałuję, że nie jestem seniorem, mieszkańcem gminy Międzyrzec Podlaski. No i właśnie, zapraszamy wszystkich do gminy Międzyrzec Podlaski. Świetne projekty, które realizujemy, skierowane do osób starszych, ale również kół gospodyń wiejskich. A dzisiaj w Strzakłach, w tym nowo zrewitalizowanym obiekcie, gościmy blisko 160 seniorów. Mam nadzieję, że przy muzyce zespołu retro będą bawić się świetnie do samego rana. Jest to czas, aby pobyć troszkę ze sobą, aby porozmawiać, aby powspominać, ale też cieszyć się radością budowania takiej wspólnoty lokalnej. To jest bardzo ważne. Duży nacisk kładziemy na to w gminie Międzyrzec Podlaski. Tu każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. To był cel powstania tego miejsca, hasło wywoławcze seniorzy? Nie. Ten obiekt jest obiektem wielofunkcyjnym. Ma on również salę szkoleniowe, ma również duże zaplecze kuchenne, które będzie wykorzystywane nie tylko na cele cateringowe, ale zgodnie z projektem rewitalizacyjnym ta kuchnia przejmie wszystkie kuchnie w gminie Międzyrzec Podlaski i będzie również obsługiwała nasze szkoły i przedszkola. Wracamy do balu. 160 osób, średnio 80 pań. I tak jak widziałem, panie wójcie, w tych swoich kajecikach pierwszy taniec mają z panem wójtem. Więc jak ten pierwszy taniec dla 80 pań wypadnie, to nie wiem, panie wójcie. Na pewno pierwszy taniec jest zarezerwowany dla mojej małżonki, przecudownej kobiety, która cierpliwie znosi moje nieobecności w domu. Wielki szacunek. I na pewno ten pierwszy taniec będzie z moją małżonką. Uspokajam pana redaktorze. U nas w rodzinie staramy się tradycyjnie, po polsku, jak Bóg przykazał, funkcjonować. And she puts her hand in mine.
So